Rzetelna wiedza religijna to nie tylko kwestia przeczytanych książek, dostępu do jakichś znakomitych lektur, ale przede wszystkim to dobre wykształcenie. Dotyczy to zwłaszcza teologii, gdzie panuje wiele stereotypów, gdzie głębsza wiedza religijna odnośnie sposobu powstawania, interpretacji biblijnej słowa Bożego, teologii dogmatycznej. Rzeczywiście przez ostatnie 30 lat od czasów Zobory Watykańskiego II rozwinęła się w sposób zaskakująco szeroki. I stąd wychodzimy z propozycją na zapotrzebowanie dla tych, którzy chcieliby i dobrych wykładów posłuchać i mieć możliwość stawiania pytań dobrym wykładowcom, profesorom z tytułami, stopniami akademickimi i także uczestniczyć w jakiejś wspólnocie tych, którzy. W Wspólnie stawiają pytania, szukają odpowiedzi, spierają się o to, co jest istotą wiary, co jest prawdą wiary, także o przełożenie tej nauki wiary na dzisiejsze doświadczenia. Instytut Teologiczny proponuje studia niestacjonarne, czyli w soboty, zwykle są to trzy soboty w miesiącu, przez 6 lat możliwość pogłębionego studium zakresu i filozofii, i teologii. Także z uwzględnieniem aspektów pastoralnych. Może być to studium przyjęte jako drugie, uzupełniające do dziennych studiów, bądź przy okazji dla tych, którzy pracują, a chcieliby w soboty no, poświęcić ten czas na głębsze poznanie religijne. Warunkiem przyjęcia jest zgromadzenie dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna w naszym sekretariacie przy przycisku korupki 7. Nasz instytut jest afiliowany do papieskiego Wydziału Teologicznego i ma akceptację stolicy apostolskiej. Może nadawać zatem stopnie magisterskie oraz stopnie teologiczne.